Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku Gimnastyki Buzi i Języka z Magdą. Dzisiaj zajmiemy się językiem, ale dokładnie jego środkiem. Najpierw zrobimy sobie koci grzbiet, niektórzy mówią na to zjeżdżalnia. Opieramy język o dolne zęby wewnątrz, w ten sposób, o tak. Macie już? I żeby było trudniej, zamykamy, otwieramy buzię, a język nie wychodzi za zęby. Staramy się. Nawet środek może delikatnie dotykać podniebienia. Mam nadzieję, że wyszło. No to teraz będziemy się śmiać jak mała dziewczynka. Mam nadzieję, że czujecie, że ten właśnie język, środek, podnosi się, powinien się podnieść. A teraz, jak już mamy hi, więc mamy i, to będziemy robić na zmianę i, u, i, u, i, u. Jeszcze raz, jeszcze raz. I, u, jeszcze raz. I, u. Mam nadzieję, że wyszło. No to teraz zróbmy sobie konika. Ale nie będzie to taki klasyczny konik, który robi icha, icha, tylko my sobie zmienimy i zrobimy ichi, ichi, robicie, ichi, 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 jeszcze raz, ichi, no to raz, ichi. Teraz otwieramy buziaka i czubkiem języka robimy w ten sposób, malujemy wewnętrzną część zębów. Spróbujcie tak, żeby ten środek języka podniósł się. Zęby możemy dotykać oczywiście też dziąseł. I w jedną, i w drugą stronę. Tyle razy, ile chcecie. A teraz dotykamy każdego ząbka, czyli liczymy. Każdy niech robi w swoim tempie. A teraz ostatnie ćwiczenia. Uśmiechamy się, ale bez ząbków i wracamy do neutralnej pozycji. Jeszcze raz. Mam nadzieję, że się ćwiczenia podobały i zobaczymy się za tydzień. Do zobaczenia. Pa!